Witajcie, ja nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was dziś na podcast o cudach zachwytu. Co kryje się za naszą fascynacją i apetytem na tę złożoną emocję? Życie spędzone w cudownym małżeństwie jest prawdopodobnie pełne kolorów i rozkoszy. Według badań nad zachwytem może to również nieść szereg dodatkowych bonusów. Niektóre nie zaskakują, jak zdrowie psychiczne, poczucie wzajemnego połączenia, powiązania. Inne są nieoczekiwane, jak poczucie posiadania większej ilości czasu, więcej prospołeczności, mniej materializmu, mniej agresji. Biorąc pod uwagę nasz apetyt na zachwyt i jego nieskończone korzyści, czy nie powinniśmy być równie pilni we wprowadzaniu go do naszych codziennych zajęć, jak w przypadku innych naszych nawyków poprawiających jakość życia? Wszystko to może nie być takie proste. Pomimo postępów naukowych w badaniu tej złożonej emocji, która znajduje się w wyższych sferach przyjemności i na granicy strachu, pozostaje wiele tajemnic dotyczących niezwykłych sposobów, w jakie podziw wiąże ludzi z ich otoczeniem i między sobą. Jednym ze spostrzeżeń naukowców jest to, że emocje nie są z natury dobre lub złe. W tym sensie, że zawsze są pożądane lub zawsze nieprzystosowawcze. Czym innym jest to, że nasze emocje nam służą, są funkcjonalne, są fundamentalną częścią naszego skutecznego angażowania się w otaczający nas świat. W dzisiejszych czasach podziw jest dominującą emocją, nową, błyszczącą zabawką. Ludzie chcą, aby rozwiązało to wiele ich problemów. Dzieje się tak za każdym razem, gdy badacze zagłębiają się w potencjalnie korzystny aspekt ludzkiego doświadczenia. Istnieje również tendencja do zakładania, że wszystkie efekty podziwu, zachwytu są korzystne i że emocja ta jest konstruktywną reakcją w każdych okolicznościach. Można być jednak ostrożnym z założeniem, że wszystko, co wiąże się z podziwem i zachwytem, jest dobre. Korzystając z obecnych teorii, najlepszym wyjaśnieniem tego, co definiuje zachwyt jako doświadczenie, jest poczucie, że przez chwilę nasz umysł nie może się czymkolwiek owinąć. Zwykle umysł cały czas owija się wokół różnych rzeczy, angażuje się w otaczający nas świat i mówi: rozumiem to, rozumiem tamto. A budzący podziw bodziec jest niejako temu przeciwny. To tak jakby umysł mówił: nie mogę się tym otulić, nie mogę tego objąć, nie mogę tego przyjąć do wiadomości, nie mogę tego zrozumieć. Pojęcia emocji, takich jak podziw i zdumienie, zachwyt, są powiązane z kontekstami kulturowymi i językowymi. Sposób, w jaki dany język konstruuje świat, opisuje ten świat, może nie odzwierciedlać wrodzonego ludzkiego uniwersalizmu. Chociaż zdarza się, że mamy na to dwa słowa w języku polskim, można mieć zastrzeżenia co do tego, czy są to dwie różne rzeczy. Część badaczy opisuje zdziwienie jako krótkie, chwilowe zakłócenie rozumienia świata w odpowiedzi na niezwykły bodziec, a podziw uznaje się za trwalszy stan, prawie jak ciekawość, który może nastąpić po tym wybuchu: wow, co się właśnie wydarzyło, co to jest. Na przykład można odczuwać podziw, jadąc do miejsca, w którym wiemy, że zobaczymy gwiazdy w sposób, jakiego nigdy dotąd nie doświadczyliśmy. Możemy poczuć się zdumieni i zarazem przytłoczeni samą ilością tych cudownych obiektów na niebie. Zastanawianie się nad tym, co się dzieje we wszechświecie, to stan, w którym umysł próbuje nadążyć za naszym zdumieniem. Czy to odzwierciedla różne stany emocjonalne? To zależy od tego, jak zdefiniujemy emocje i gdzie wyznaczymy granicę między odrębnymi
i nakładającymi się znaczeniami. Dowody badań sugerują, że psychologicznie pełne życie musi zawierać pewne poczucie sensu i celu. Jeśli w wyniku doświadczenia podziwu czujemy, że jesteśmy częścią wielkiej całości, podziw może równie dobrze ułatwić nam uzyskanie poczucia sensu i celu właśnie. Einstein wypowiedział kiedyś takie zdanie: ten, kto nie może się dłużej zastanawiać i trwać w zachwycie, jest prawie martwy. Chociaż nie musimy posuwać się aż tak daleko, to dla większości ludzi kontynuowanie nauki, rozwoju i podziwiania świata, który pokazuje im coś, czego wcześniej sobie nie wyobrażali nawet, może być bardzo satysfakcjonujące. Większość dorosłych prawdopodobnie odniosłaby korzyść z posiadania większej ilości doświadczeń związanych z zachwytem i podziwem. Dowodów na to, że odczuwamy głód podziwu, jest bardzo dużo. Indywidualnie i jako społeczeństwa inwestujemy ogromne ilości zasobów w tworzenie rzeczy, które nie służą żadnej innej funkcji poza wzbudzaniem właśnie tych emocji. Budujemy architekturę, która budzi podziw na całym świecie. Odnajdujemy zachwyt i podziw w zjawiskach naturalnych. Lubimy występy, które budzą te emocje. W podziwie jest coś, co ludzie uważają za wystarczająco satysfakcjonujące. Bycie autentycznym w naszych emocjonalnych doświadczeniach jest ważne. Nie wszystko, co sprawia przyjemność, budzi podziw. Nie każde doświadczenie piękna lub spokoju jest zachwytem. Jeśli idziemy na spacer po okolicy i rozkoszujemy się pięknem przyrody, czy to jest zachwyt? Może, ale możliwe, że jest również, że to, co czujemy, to jest również zadowolenie i poczucie relaksu. Korzyści płynące z tej praktyki nie muszą mieć nic wspólnego z podziwem, aby były prawdziwe i wartościowe. Zachęcałabym nas do bycia bardziej rygorystycznymi i ostrożnymi w kwestiach określania swojego podziwu, przynajmniej jako koncepcję naukową. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie ma znaczenia, jak to nazwiemy. Po prostu wiemy, co daje nam radość, wiemy, co jest sensem naszego życia i chcemy tego robić więcej. Istnieją jednak dowody też na to, że ludzie, którzy mają bardziej precyzyjną terminologię co do swoich emocji, wykazują lepsze samopoczucie psychiczne. Posiadanie bardziej szczegółowej koncepcji podziwu może być korzystne, ponieważ pozwoliłoby wskazać te elementy różnych sytuacji, które mają odmienny wpływ na nas w aspekcie psychicznym, umożliwiając nam poszukiwanie tych sytuacji, dążenie do nich, tworzenie ich. Na przykład może być ważnym to, aby widzieć, że spacer na łonie natury pozwala mi zaznawać zachwytu. Być może przebywanie wśród drzew mnie uspokaja, ale to nie jest to samo, co sam podziw. Zamiast tego prawdziwe poszukiwanie tego, co jest dla nas niezwykłym doświadczeniem, będzie wymagało z naszej strony więcej inwestycji, więcej wysiłku, aby wyrwać się z rutyny. Podziw bardzo różni się od innych pozytywnych emocji. Naszym instynktem jest angażowanie się i dążenie do tego, co wywołuje te pozytywne emocje. Czy to spotkanie i rozmowa z przyjacielem, czy bułka z masłem. Podziw nie jest zorientowany na podejście, przynajmniej nie fizycznie. Ludzie częściej przestają się ruszać, gdy odczuwają podziw. Chociaż nasze umysły mogą być bardzo aktywne, ciało nie wykazuje oznak aktywacji podczas doświadczenia zachwytu. Ponadto, w przeciwieństwie do podziwu, większość pozytywnych zachowań obejmuje uśmiech i ma przynajmniej w pewnym stopniu charakter społeczny. Zachwyt społeczny nie jest. Ludzie często mówią o zachwycie, relacjonują te momenty zachwytu, kiedy nikogo nie było w pobliżu. Zatem to coś bardzo intymnego i indywidualnego. Jest coś, co można zrobić, aby spróbować spojrzeć na bodziec w inny sposób.
Na przykład następnym razem, kiedy spojrzymy na nocne, rozgwieżdżone niebo, zanim to zrobimy, dowiedzmy się czegoś o gwiazdach, na przykład o ich odległości od Ziemi. I kiedy wrócimy do tego doświadczenia nocnego nieba, nasza nowa wiedza może pomóc nam spojrzeć na to przez inny pryzmat i ponownie wzbudzić zachwyt. Bodziec niby ten sam, ale umysł się zmienił i interpretujemy to, co widzimy w nowy dla nas sposób. Okazuje się, że istnieją indywidualne różnice w skłonności do odczuwania podziwu i zachwytu. Ludzie, którzy mają cechę osobowości zwaną otwartością na doświadczenie, mogą odczuwać większy podziw. Dzieci są bardziej zachwycone niż dorośli. Kobiety nieco częściej mówią o podziwie niż mężczyźni. Różnice między płciami mogą częściowo wynikać ze sposobów, w jakie ludzie mają tendencję do interakcji z bodźcem, gdy stają w obliczu czegoś niezwykłego. Na przykład stopień, w jakim próbują na niego wpłynąć, zamiast angażować się w niego bardziej poznawczo. Zachwyt jest bardzo subiektywny. Ludzie zazwyczaj chcą więcej podziwu w swoim życiu. Gdy przechodzimy przez dorosłość, nasza wizja staje się węższa i bardziej skupiona, aby po prostu przejść przez nasze dni. Jeśli szukamy większego podziwu, spróbujmy zwrócić uwagę na rzeczy, na które normalnie nie kierujemy wzroku. Spójrzmy dalej, wyrwijmy się z rutyny i obserwujmy, co dzieje się wokół nas. Wtedy prawdopodobnie natkniemy się na coś, co budzi w nas podziw i zachwyt i zadziwienie. I takich dni, kochani, z całego serca Wam życzę, dziękując za dzisiejsze krótkie spotkanie, za łapki w górze, komentarze i subskrypcje. Wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia.